co pani myśli o obecnej sytuacji, która się dzieje w pytaniu na śniadanie? Tam doszło do serii zwolnień, wyrzucili wszystkich prowadzących, zatrudnili nowych. Jak się pani na to zapatruje? No muszę powiedzieć, że gdybym była szefową, zrobiłabym to samo, ale nie dlatego, że coś mam do tych starych, bym powiedziała, prowadzących, bo niektórych z nich bardzo lubię i cenię, tylko dlatego, że telewizja potrzebowała świeżości. Chodzi o to, żeby zmienić całkowicie wizerunek tej firmy po tym, co zrobiła niestety partia PiS, dlatego że telewizja się naprawdę nam bardzo źle kojarzyła. Była tubą jednej partii i dotyczyło to jak gdyby wszystkich programów. W związku z tym myślę, że to jest dobra decyzja. No, widzowie oczywiście muszą się do tego przyzwyczaić, no bo takie jest życie, nie ma nic na stałe. No właśnie, czyli nie żal pani na przykład Kasi Cichopek albo Idy Nowakowskiej? Idy Nowakowskiej nie znam. Żal mi jest Kurzajewskiego, bo go bardzo dobrze znam i kiedyś z nim pracowałam i to jest świetny profesjonalista, bardzo dobry dziennikarz. Tomek Wolny jest też bardzo dobrym dziennikarzem. No, ale no, takie jest życie. Jak ja odchodziłam, też nikt mnie nie żałował, nikt do mnie nie zadzwonił z kolegów, nie zapytał się, jak się czuję i czy potrzebuję pomocy. I myślę, że takie jest życie. Ktoś kiedyś powiedział, że nic nigdy nie jest ostatecznie pewne i nic nie jest na zawsze. I to jest prawda. Musimy się z czymś z tym pogodzić. Ja też 8 lat byłam na outsidzie, musiałam sobie nowe miejsce znaleźć w życiu. Myślę, że to są ludzie zdolni i to czas pokaże. Ludzie zdolni sobie na pewno poradzą. Ja sobie poradziłam. Oczywiście. Człowiek przecież jest taki, że te zmiany, czy wymuszone, czy nie, jest w stanie zaadaptować. A niech mi pani powie, bo do pytania na śniadanie zatrudniono Kasię Dowbor. Ona tam wróciła po latach. Jak pani ocenia jej nowy debiut? Ja trzymam za nią kciuki, bo wspieram dojrzałość. Zawsze powtarzam, że dojrzałość to wspaniałość. I kiedy mnie o to pytasz, to naprawdę mam gęsią skórkę i nawet zaczynam mieć łzy w oczach, ponieważ no Kasię pamiętam od zawsze. Ona zaczynała pracę dużo, dużo wcześniej przede mną, kiedy ja byłam początkującą dziennikarką. Ona już była gwiazdą telewizji. Zawsze kochałam jej rude włosy. To była taka ekranowa Rita Hayworth. No, trzymam za nią kciuki. Na pewno była troszkę zdenerwowana, bo oglądałam jej debiut, ale zawsze, kiedy się powraca po tylu latach na antenę, na żywo, no nie każdy też lubi występy na żywo. Ja na przykład uwielbiam, mnie to kręci. Wolę nawet niż nagrywane. Jak się włącza to czerwone światło, to dostaję małpiego rozumu. No właśnie, czyli jest pani ogólnie za tym trendem, żeby przywracać te doświadczone, starsze twarze, na przykład Kasia Dowbor, Maciej Orłoś, który też wrócił do Teleekspresu, żeby propagować mimo wszystko wśród młodych też te dojrzałe, doświadczone osoby? Ja myślę, że trzeba mieszać, że na pewno powinny znaleźć się młode osoby, bo miejsce w telewizji jest i dla młodych, i dla dojrzałych. Nie wiem, dlaczego poprzednicy zrezygnowali z tej dojrzałości w tak okrutny sposób. Na całym świecie ceni się, kiedy oglądam telewizję, czy amerykańską, czy angielską. Dojrzałe osoby są, bym powiedziała, w cenie. Jeśli mówimy już o dojrzałości, to często obserwuję Jane Fonda, kiedy regularnie zapraszana jest do tych programów śniadaniowych, kiedy tak pięknie opowiada o dojrzałości. Jest miejsce dla wszystkich, tylko trzeba mądrej osoby, która potrafi, krótko mówiąc, z tych różnych warzyw, młodych, starych, tą zupę ugotować, taką naprawdę pyszną, smaczną. I ja wierzę w to, że Kindze, nowej szefowej pytania na śniadanie, bo ją znam, kiedyś współpracowałam z nią, że jej się to uda, bo to jest dziewczyna o bardzo mocnym charakterze, wie, czego chce od życia, bardzo zdolna i na pewno jej się to uda. Trzymam za nią kciuki. A czy była pani szczęśliwa z powrotu Maćka Orłosia do Teleekspresu? Maćka Orłosia, no słuchaj, w ogóle muszę ci powiedzieć, że ktoś taki jak ja, który przeżył w telewizji tyle lat, ma takie sentymenty do różnych ludzi. To jest nasza historia. Ja naprawdę ze wzruszeniem oglądam tych wszystkich ludzi. Poza tym to dziennikarstwo, bym powiedziała,
dojrzałe, było zawsze bardzo dobre. To byli ludzie bardzo dobrze przygotowani do swojego zawodu. Wiesz, jak ja zaczynałam dawno temu w redakcji sportowej telewizji, byłam bardzo młodziutką dziewczyną po studiach, miałam jeszcze okazję mieć egzamin u pani Ireny Dziedzic. Ja pamiętam, młodzi pewnie nie pamiętają, kim była pani Irena Dziedzic. Ja pamiętam, jak przyszłam do telewizji, bo wtedy nie było telefonów komórkowych i nikt mnie nie zawiadomił, że jest egzamin z panią Ireną Dziedzic. Ja wyglądałam potwornie, byłam w jakiejś strasznej mini, miałam duże kolczyki, kozaczki. No wyglądałam trochę jak z placu Pigal. Pomyślałam sobie, Boże, a wiedziałam, że pani Irena Dziedzic nie za bardzo kocha kobiety, znaczy jest bardzo ostra w ocenie do kobiet. I koledzy mówili, Bojarska, coś ty założyła, ty nawet nie wchodź w tym stroju, bo ty i tak na pewno nie zdasz. A ja weszłam, oczywiście, no, jak mi znacie, jestem odważna, weszłam, szybciutko wzięłam nogę na nogę, bo się wstydziłam, że może właśnie będzie mi jak Sharon Stone właśnie w filmie, prawda, gdzieś widać bieliznę. I pani Irena Dziedzic zapytała mnie, dlaczego się dziecko tak denerwowałaś wczoraj w programie. A też wtedy wyrzucano jedną osobę po drugiej, bo nastąpiła zmiana ekipy, bo ja przeżyłam, no wiadomo, przez tyle lat wielu prezesów. A ja mówię, no boję się, bo tak dużo ludzi zmieniają, ale... A pani Irena powiedziała, ale chyba ciebie nie chcą zwolnić. Jesteś fantastyczna, mówi, tylko weź tą nogę z nogi, bo nogę na nogę dziennikarka nie może trzymać. Zmasz te czerwone pazury i ściągnij te wielkie kolczyki. Ja to wszystko pościągałam i przeprosiłam ją za strój, ponieważ przyznałam wtedy szczerze i pewnie może ta szczerość ją ujęła, że nie jestem przygotowana, przynajmniej wyglądem, do tego egzaminu. No bo nikt mi o tym nie powiedział. I ona z takim wzruszeniem, że właśnie nikt mi nie powiedział, byłam jedną z niewielu, która zdała ten egzamin na kartę ekranową, bo wcześniej przede mną chłopcy, koledzy, którzy przychodzili, to wypowiadała takie zdanie, jeśli chcesz wiązać karierę, to na pewno tutaj swojej przyszłości nie znajdziesz, chłopcze, do widzenia. Czyli czym krócej trwała rozmowa, tym gorzej. A moja trwała godzinę, wszyscy zaglądali łącznie z szefem. Także się cieszę, cieszę się. No takie jest życie. Wspaniałe wspomnienia, naprawdę. Dziękuję, że się pani nimi podzieliła tutaj z naszymi widzami. Pani Mariola, ale właśnie teraz pytanie się pojawia. Czy pani wróci do Telewizji Polskiej? Czy tam już były jakieś telefony na przykład? Czy pani sama może zapukała do ich drzwi? No nie mogę powiedzieć, ale zaśpiewam taką piosenkę. Przyjdzie na to czas i tak dalej, ale jestem zadowolona. Czyli tak tajemniczo, niech się to widzowie domyślają, a może wkrótce zobaczą panią na szklanym ekranie. No mam nadzieję, mam nadzieję. Mam taką nadzieję, o niczym innym nie marzę, jak wiecie. Ale myśli pani o własnym programie, czy bardziej może właśnie jakiś kącik w pytaniu na śniadanie? No nic nie będę mówiła, no zobaczymy co będzie, to się będę chwalić. Bo... Ja to mówię, ja cały czas widzę panią w roli jurorki po prostu, która będzie tak super oceniać tych wszystkich naszych... No, delikwentów. No to dyrektorze, prezesie, słyszycie, jakie tu są oczekiwania ludu? No zobaczymy, ale jest dobrze. Mam nadzieję. Pani Mariolo, ostatnio jak się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o pewnym programie TVN-u Razem od nowa, prowadzonym przez Ewę Chodakowską i Joannę Krupę. Pani wtedy miała okazję mi powiedzieć, że nie oglądała jeszcze, ale wyraziła swoje zdanie. Nasz wywiad był bardzo nośny w internecie. Niestety. I teraz pytanie do pani, czy w końcu się pani zapoznała z tym programem? No skoro już podjęłam to wyzwanie, to musiałam się zapoznać, bo nie chciałabym nikogo zranić. No i powiem tak, nie mówmy na ten temat, ale skoro już powiem jednym tylko zdaniem, program jest bardzo słaby. Dobra. I tu kropka. Czyli rozumiem, że to pani by była lepszą prowadzącą? Nie, to nie chodzi o prowadzących, wiesz, nawet. Po prostu mnie chodzi nie o prowadzących, bardziej tylko o program. Program jest bardzo słaby, bo program jest o tym, jak zmieścić się w sukienkę ślubną. Czyli wychodzi na to, że my wszystkie kobiety, które się nie mieścimy, ja też się nie mieszczę, mamy nieszczęśliwe związki. I o tym jest ten program. Jest po prostu... Głównym punktem jest zmiana wizerunku odchudzania, a nie o tym, nie o to chodzi, żeby
Nie o to chodzi w małżeństwie. Naprawianiu relacji. To jest to, co powiedziałam, głębszy temat, ale zostawmy to. Życzę paniom prowadzącym wszystkiego dobrego. Już postawmy kropkę. Co pani myśli o ostatnim ułaskawieniu posłów Kamińskiego i Wąsika przez naszego prezydenta? Uważam, że to skandal. Uważam, że to jest skandal, że prezydent okazał się prezydentem wyłącznie jednej partii. No ale ja myślę, że tak jak pan Wąsik i Kamiński, tak samo kiedyś pan prezydent będzie rozliczony ze swoich, no myślę, że błędów, ale to już na ten temat niech wypowiadają się mądrzejsi. Dla mnie jest to skandal. Czy Polska przypomina takie państwo z kartonu? Absolutnie. Absolutnie. Czyli teraz chyba, jak będą te wybory prezydenckie, trzeba ponownie licznie podejść do urn. No ja tak myślę. Ja jestem kobietą, która bardzo poważnie podchodzi do tego tematu i cieszę się, że mnóstwo kobiet, tak jak ja, podjęło to wyzwanie, że poszłyśmy do urn, bo w dużej mierze to zawdzięczamy kobietom to, że te wybory zostały wygrane. Ja tylko muszę powiedzieć, że się bardzo cieszę, a równocześnie współczuję obecnemu rządowi, ale cieszę się, że tak bardzo szybko dokonują zmian, że ostatnio jak rozmawialiśmy, to ja powiedziałam, że Polska potrzebuje czasu, że te zmiany nie nastąpią tak szybko i dajmy naprawdę im szansę, ale to, co robicie, kochani, to jest szapoba, absolutnie, że tak szybko działacie, że tak szybko pokazujecie nam te wszystkie świństwa, które do tej pory były zamiatane pod dywan, bo tu trudno nawet w takiej atmosferze się wypowiadać na temat polityki, ale ci ludzie powinni być absolutnie wszyscy bardzo porządnie rozliczeni. I cieszę się, że Donald Tusk i jego ekipa nie boją się, robią to bardzo szybko, bardzo sprawnie i szapoba. Tylko jeszcze mówię, ta ekipa była rządząca, może liczyć na obronę w postaci prezydenta. No, może liczyć, ale myślę, że pan prezydent nie może zapominać, że jest, powinien być prezydentem wszystkich Polaków, a nie jednej partii, bo byłby chyba jedynym prezydentem, który odchodzi jako pośmiewisko naszego narodu, więc tego mu nie życzymy, więc może gdzieś przyjdzie porozum do głowy. Chociaż jak słyszałam dzisiaj wypowiedzi jego profesora, który jest absolutnie załamany, że człowiek, który jest doktorem prawa, popełnia no, takie błędy, prawda? Ale to no, jak gdyby nie moja rola, ja nie jestem osobą, która no, zajmuje się polityką medialnie, od tego są na pewno lepsi, ale to jest moja taka ocena jako ocena Polaka. Czy jest pani za tym, aby nowy rząd wprowadził brak prac domowych dla uczniów w szkołach? No już obiecał przecież Donald Tusk. Mój wnuk już sobie sam wprowadził. Mój wnuk nie zabiera w ogóle książek ze szkoły, ale rzeczywiście jest szalenie zdolny. I powiedział, że on w domu to on odpoczywa. I bardzo dobrze, ale bo dzieci moim zdaniem były tak zawalone nauką, że nie miały szans na bycie dzieckiem po prostu. A pamiętajmy, że czasami są to małe dzieci tak zawalone pracą do późnego wieczora, bo dodatkowe były lekcje, jeszcze jakieś zajęcia sportowe, kulturalne, że te dzieci tak naprawdę nie miały życia. Ja obserwuję moje wnuki, z którymi naprawdę nie mogę się spotkać z racji tego, że są tak po prostu zajęte, że są tak zajęte. Także obiecał pan premier i fajnie. Czy jest pani z kolei za wprowadzeniem niedziel handlowych? Wiesz co, ja akurat nie korzystam z niedziel handlowych, ale myślę, że te niedziele handlowe to najbardziej potrzebne właśnie są matkom, które mają dzieci w szkole, gdzie nie mają czasu, żeby tym dzieciom zrobić zakupów, ubranek, no bo nie ma jak, bo właśnie do soboty
są zajęcia i dzieci są zmęczone i niedziela czasami była dla nich jedynym wyjściem, żeby z tymi dzieciakami pójść i zrobić porządne zakupy dla nich, ale myślę, że takie normalne zakupy spożywcze to każdy może sobie zrobić jednak w ciągu tygodnia i nie ma takiej potrzeby. Ja akurat nie mam takiej potrzeby, ale może inni mają.